Witam serdecznie. Zaczynamy kolejną lekcję historii w klasie siódmej. Dzisiejszy temat to osiągnięcia II Rzeczypospolitej. Przetaczające się przez ziemię polskie działania wojenne podczas I wojny światowej doprowadziły do wielkich zniszczeń. Przed polskim społeczeństwem stało więc trudne zadanie odbudowy i ujednolicenia infrastruktury, co było bardzo obciążające dla budżetu państwa. Poszczególne regiony różniły się poziomem rozwoju. O ile ziemie byłego zaboru pruskiego były lepiej rozwinięte, o tyle tereny dawnego zaboru rosyjskiego, a także Galicja i Kresy Wschodnie były znacznie biedniejsze i zapóźnione cywilizacyjnie. Więcej niż 70% ludności tych terenów zamieszkiwało wieś. Na wschodzie z takich udogodnień jak kanalizacja korzystać można było jedynie w większych miastach. Państwo polskie dzieliło się więc na dwie części. Polska A to ziemie Polski centralnej, czyli tereny, na których dobrze rozwijał się przemysł i lepiej prosperowało rolnictwo. Natomiast tereny Galicji i Kresów Wschodnich uznawane były za Polskę B. W polskiej gospodarce tego okresu przewagę miało rolnictwo dość zróżnicowane pod względem wielkości gospodarstw. W dawnym zaborze rosyjskim i austriackim przewagę miały wielkie majątki ziemskie. Natomiast w pozostałych częściach kraju poza Wielkopolską gospodarstwa wiejskie były rozdrobnione. Po odzyskaniu niepodległości Polski przemysł, zakłady włókiennicze w Łodzi i w Warszawie oraz kopalnie i huty Górnego Śląska były zmuszone do poszukiwania nowych rynków zbytu, ponieważ dotychczasowe należały do byłych zaborców. Grabski i jego reforma walutowa. Wielkim problemem gospodarczym II Rzeczypospolitej był zły stan finansów państwa ze względu na duże wydatki związane z odbudową. Brak dochodów sprawił, że rząd zaczął dodrukowywać pieniądze, a to z kolei doprowadziło do spadku wartości ówczesnej waluty, marki polskiej. Skutkiem był szybki i bardzo wysoki wzrost cen, który nazywamy hiperinflacją. Ratunkiem dla polskich finansów był rząd ekonomisty Władysława Grabskiego, powstały w 1923 roku. Grabski zdecydował o przeprowadzeniu reformy walutowej. Wprowadził nową walutę, złoty polski. Miał on mieć pokrycie w złocie, czyli w każdej chwili można było wymienić w banku pieniądze na złoto. Emisję pieniędzy powierzono prywatnemu bankowi polskiemu. W celu wzmocnienia budżetu państwa rząd ograniczył wydatki i zwiększył dochody. Dzięki tym działaniom polski złoty stał się stabilną walutą. A teraz o tym, dlaczego zbudowano Gdynię, jeśli od wieków polskim oknem na świat był Gdańsk. Otóż w wyniku ustaleń wersalskich Gdańsk stał się wolnym miastem i nie należał już do Polski. Dlatego też rząd zdecydował o zbudowaniu nowego portu w Gdyni, niewielkiej wsi rybackiej. Tak przynajmniej było na początku, w 1921 roku, kiedy prace się rozpoczęły. Kiedy rozbudową Gdyni zajął się w 1926 roku minister przemysłu i handlu Eugeniusz Kwiatkowski, efekt był zachwycający do tego stopnia, że szybko rozwijające się miasto przyciągnęło ludność całej Polski. Gdynia z małej wioski rybackiej przeobraziła się w port handlowy i wojenny. Połączony z resztą kraju magistralą węglową, czyli linią kolejową ciągnącą się od portu w Gdyni po Górny Śląsk. Dzięki temu polski węgiel był eksportowany do krajów Europy Zachodniej i do Skandynawii. Natomiast Gdynia stała się jednym z największych i najnowocześniejszych portów nad Morzem Bałtyckim. Ważnym wydarzeniem w historii Gdyni było otwarcie w 1931 roku dworca morskiego, z którego pasażerowie, m.in. emigranci, odpływali do Ameryki Północnej i Południowej. Dlaczego i jak to się stało, że powstał Centralny Okręg Przemysłowy? Skutki wielkiego kryzysu, który rozpoczął się w Rzeczypospolitej w 1929 roku, najbardziej odczuła ludność wiejska, ponieważ ceny produktów rolnych spadły do tego stopnia, że nie opłacało się ich uprawiać. Wielu ludzi ze wsi szukało pracy w miastach, lecz przemysł nie był na tyle dobrze rozwinięty, by ich wchłonąć, a z Polski wycofało się wielu inwestorów zagranicznych i zakłady musiały ograniczyć produkcję lub ogłosić upadłość. Ratunkiem okazał się 4-letni plan Eugeniusza Kwiatkowskiego, który w 1935 powrócił do rządu.
zakładał on aktywne włączenie się państwa w sprawy gospodarcze. Zgodnie z planem, u zbiegu Wisły i Sanu założono centralny okręg przemysłowy, czyli COP. Wybór tego miejsca nie był przypadkowy. Był to najbardziej przeludniony obszar w kraju, a budowa COP doprowadziła do zmniejszenia bezrobocia na tym terenie. Ważne było też położenie z dala od granic Polski, co dawało szansę, że w razie wojny Niemcy lub ZSRS nie zajmie go zbyt szybko. Od momentu rozpoczęcia budowy w 1937 roku do wybuchu wojny na terenie COP powstało ponad 100 przedsiębiorstw, w dużej mierze hut, elektrowni i zakładów zbrojeniowych. Natomiast w budowie było kolejne 300. Rzeczpospolita jako państwo wielonarodowe. W skład nowego państwa polskiego weszły tereny, które w znacznej części zamieszkiwała ludność niepolska. Na wschodzie kraju, w niektórych powiatach Polacy stanowili zaledwie 10% ludności. Natomiast w całym państwie Polacy stanowili około 70% mieszkańców, czyli około 27 milionów obywateli. Jakie mniejszości narodowe zamieszkiwały Polskę i w jakich ilościach? Najwięcej przedstawicieli mniejszości narodowych znajdowało się na kresach wschodnich Rzeczypospolitej. Mieszkało tam blisko 5 milionów Ukraińców, 2 miliony Białorusinów i 100 tysięcy Litwinów. Również na terenach wschodnich, ale też w miastach mieszkali Żydzi, których było ponad 3 miliony. Na zachodzie i w centrum kraju mieszkało około 700 tysięcy Niemców. Na Wołyniu i w województwie łódzkim spotkać można było niewielki odsetek ludności czeskiej, natomiast Grodzieńszczyznę zamieszkiwali Tatarzy. Jaki był stosunek mniejszości do państwa polskiego? Te najbardziej świadome swojej tożsamości narodowej, m.in. Ukraińcy i Niemcy, miały często nieprzychylny stosunek wobec Polaków. Ukraińcy dążyli do odbudowy swojego państwa, niezależnego od Polski. Część z nich zaangażowała się w działalność terrorystycznej organizacji ukraińskich nacjonalistów, uznając państwo polskie i ZSRS za okupantów ziem ukraińskich. UON przeprowadzała zamachy terrorystyczne na polityków, urzędników administracji państwowych, policjantów i właścicieli majątków na Ukrainie. Najbardziej popularna partia w owym czasie w Polsce, Endecja, głosiła poglądy antysemickie, co doprowadziło do pogorszenia się stosunków między Polakami a Żydami. Z inicjatywy Endecji wprowadzono w kraju tzw. getto ławkowe na wyższych uczelniach. Na czym ono polegało? Studenci żydowskiego pochodzenia zmuszani byli do zajmowania określonych miejsc w salach wykładowych. Ponadto ograniczano studentom żydowskim wstęp na niektóre kierunki studiów. W wyniku stosowania tzw. numerus clausus władze uczelni przyjmowały na studia wyższe tylko 10% osób narodowości żydowskiej, czyli taki odsetek, jaki ludność żydowska stanowiła w kraju. Mniejszość żydowska narażona była na pogromy, czyli zorganizowane napaści. Dominująca w polityce Endecja chciała doprowadzić do asymilacji mniejszości, polegającej na dążeniu do polonizacji słowiańskich mniejszości. W tym celu doprowadzali do likwidacji szkół z językiem ukraińskim, niszczenia prawosławnych cerkwi na Chełmszczyźnie. Jednak próby asymilacji nie przyniosły zamierzonych skutków, a efektem często był wzmożony opór wobec polonizacji. Polska w wyniku podpisania małego traktatu wersalskiego zobowiązana była do zapewnienia praw mniejszościom zamieszkującym jej ziemię. Tak więc mniejszości narodowe w Polsce, mimo prób wprowadzenia ograniczeń, mogły zakładać partie polityczne, stowarzyszenia kulturalne, szkoły i czasopisma. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam do naszych innych filmów oraz do subskrybowania naszego kanału. Do usłyszenia!